historia była taka, że chcieliśmy jakieś lustro zrobić na 1050. rocznicę Chrztu Polski i jak się okazało, nie było w ogóle żadnych wierszy. Antologia, antologia o Chrzcie Polski, więc trzeba było samemu napisać, że i cała filozofia. No i Marek w pracy, w godzinach pracy, parę minut dosłownie, bo można powiedzieć, pisał to przy mnie, napisał te słowa.